i marchewka. Mam w domu duże 300-litrowe akwarium i w nim różne bardzo kolorowe rybki z rodziny kąsaczowatych oraz bardzo ciekawe rośliny wodne. W zeszłym tygodniu kupiłem jedną dużą, nową, bardzo piękną rybkę. Nie wiem jak się nazywa, ale od tygodnia mam z nią same kłopoty. Ta nowa rybka za nic nie chce jeść normalnego pokarmu dla rybek, tylko obżera listki moim wodnym roślinom. Oto pierwszy list, który nadszedł od Was, drodzy telewidzowie. No, może nie od wszystkich Was, ale chyba od jednego. Wpadłem w rozpacz i nie wiedziałem, co mam robić. Już miałem wyłowić złośliwą rybkę i wrzucić do kibelka, spłukując wodę. Pewnie myślałeś, że rybka rurami do Odry, Odrą do Bałtyku, a Bałtykiem do ciepłych krajów. Akurat. I wyrzucić do kibelka, spłukując wodę, gdy przypomniał mi się Wasz program o kiju i czymś tam jeszcze? No wiecie co? O kiju i marchewce. O kiju i czymś tam jeszcze. O marchewce, debilu. Postanowiłem zastosować Waszą metodę. Znalazłem sobie grubego kija, stanąłem nad moim akwarium i co rybka podpływała, żeby użreć listka, ja chlast kijem w wodę. Ja chlast kijem w wodę, ale to nic nie pomogło. To wredne stworzenie powyżerało mi już wszystkie listki, więc nie będę już więcej oglądał Waszego programu. Drogi telewidzu, źle zrozumiałeś nasz program, ale nie wyłączaj jeszcze telewizora, to podamy Ci przepis, jak rozprawić się ze złośliwą rybką. To bardzo proste. Bierzesz marchewkę, ucierasz ją na tarce i wrzucasz do akwarium. Rybka natychmiast przerzuca się z obżerania listków na marchewkę, chce więcej i po kłopocie. Zgodnie z morałem. Kij nie pomaga, marchewka tak. To już piąty program o tym, że nie zawsze wystarczy kij. Czasami lepsza jest marchewka i odwrotnie. Cześć, na dobry początek piosenka, która od 5 tygodni zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście przebojów.
Przygotujcie sobie coś do pisania. Za chwilę psychozabawa. Będziecie mogli się dowiedzieć, czy jesteście tolerancyjni i co to jest tolerancja. A póki co znamy wszystkim z pierwszej klasy wierszyk. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci figluje to jego praca. Aż mama krzyczy, Bambo łobuzie, a Bambo czarną nadyma buzię. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Szkoda, że Bambo czarny wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. Czy jesteś tolerancyjny? Pierwsze pytanie. Twoja młodsza siostra podprowadziła ci z szafy twoją najlepszą bluzę, poszła w niej do szkoły i upaprała ją na rękawie atramentem. Ty pozostawiasz ją przy życiu i nawet nie podbijasz jej oka. Tak czy nie? Masz mało czasu na wybranie odpowiedzi, bo teraz zagadka. Jakie to przysłowie? Rodzice wykazują mnie przepartą chęć pójścia na imprezę, ale w łóżeczku drze się twój młodszy braciszek niemowlaczek i nie mają sumienia pozostawić cię z nim sam na sam. Ty okazujesz im serce i mówisz, idźcie śmiało, chętnie z tym zostanę. Tak czy nie? Zanim poznacie trzecie i ostatnie pytanie naszej psychozabawy, podajemy prosty przepis na potrawę z marchwi. Dzisiejsza potrawa przypomina trochę dowcip o góralu. Siedzi góral nad morskim okiem i moczy kota w wodzie. Przechodzi obok turysta i pyta. Góralu, dlaczego męczycie kota? Ja kota nie męczę, ino go piorę. Kota się nie pierze. Pierze się pierze. Po jakimś czasie wraca turysta i widzi zmartwionego Bacę oraz zdechłego kota. A nie mówiłem? Kota się nie pierze. A na to Baca mówi. Pierze się pierze, ino się nie wykrąca. A więc dzisiaj podajemy przepis na soczek z marchwi. Bierzemy dwie duże marchwie i wykrącamy, 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 wykrącamy. Za chwilę usłyszycie starą piosenkę kabaretu Barak w nowej eksperymentalnej wersji. Wideo Wagary.
teraz ostatnie pytanie naszej psychozabawy. Twoja sąsiadka, emerytka, ma 6 psów, które zachowują się tak, że w szkole miałyby codziennie do czynienia z dyrektorem i pedagogiem. Budzi to pewne twoje wątpliwości, ale zawsze spotykając sąsiadkę, szczerzysz do niej miło zęby, mówisz grzecznie dzień dobry i uśmiechasz się do szczerzących zęby psów. Tak czy nie? Zanim poznacie odpowiedzi psychozabawy, proponuję obejrzenie mrożącej krew w żyłach scenki. Gniazdko? Nie. Pan Napoleonkę? Nie. Ptysia? Nie. Potrzymaj. A właśnie, że tak. Jeżeli odpowiedziałeś 3 razy tak, oznacza to, że jesteś osobą bardzo tolerancyjną. Każdy może ci wejść na głowę. Jeżeli odpowiedziałeś 3 razy nie, znaczy to, że ty każdemu możesz wejść na głowę. Jeżeli twoje odpowiedzi były mieszane, to raz ty komuś możesz wejść na głowę, a raz ktoś tobie. Możecie sobie tak włazić nawzajem. A teraz odpowiedź na naszą zagadkę. La 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 la. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. La 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 la. Jak już zapewne wiecie, nasz Tomeczek ima się różnych zajęć, żeby zabić nudę. Tym razem postanowił zapisać się do klubu sportowego. Co z tego wyszło, zobaczycie za chwilę. Czarno-białe przygody Tomeczka. Tomeczek zapisał się do drużyny WKS bez sensu. Przydzielono mu pozycję środkowego napastnika. Jak przez mgłę pamięta słowa nauczyciela od WF-u. Piłka jest okrągła, kop piłkę, a zwyciężysz. Do wiadomości podano również składy drużyn. Kapitanem drużyny XKS Bzdety był Zenon Piłka. Tomeczek skopał pana Zenona i wcale nie zważał na to, że jakiś facet w czarnym ubranku gwiżdże i gwiżdże i wyciąga jakieś kolorowe karteczki. Za swój haniebny czyn został zawieszony Tomeczek w prawach zawodnika na czas nieokreślony. Wniosek? Nie bierz sobie do serca uwag nauczyciela od WF-u, pomyślał rezolutnie Tomeczek. Do zobaczenia. Cześć. Ważna jest zabawa, la 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 la.
żart.